Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem W37, tym razem Paladyn i dzisiaj głównie taki odcinek bardziej informacyjny, ale oczywiście tutaj sobie w tle poogarniamy konto, coś tam sobie poklikamy, więc zobaczymy, może jakiś level nawet wbijemy, wszystko się okaże, więc tak, no może zaczniemy od razu ogarniać konto, żeby tutaj nie tracić czasu. Wczorajszy odcinek przyjęliście dosyć fajnie. Aczkolwiek ja tam byłem lekko przeziębiony, w sumie nadal jestem, tylko dzisiaj już tak mam wrażenie, że tego tak bardzo nie słychać jak wczoraj, więc to audio na przykład mnie w porównaniu tam z wcześniejszymi filmami troszeczkę irytowało, w sensie no nie audio, tylko mój głos bardziej, ale tam pytałem właśnie na Discordzie, na czacie dla donatorów, w sensie dla wspierających i pisali, żebym wrzucał, no i mi też było w sumie szkoda nie wrzucać, bo jednak tam log żeśmy pocisnęli, coś tam żeśmy podziałali, poza tym troszkę tam pogadałem z wami na różne tematy dotyczące kanału, więc szkoda mi było tego po prostu nie wrzucać, miałem taki plan. No ale jednak wrzuciłem, co za tym idzie, dzisiaj też wrzucam, bo stwierdziłem, że o, zobaczcie, 5 kamieni, o, to akurat nam się przyda, dobrze, bo tu musimy pokopać trochę też gemów czarnych, więc super. Także postanowiłem, że jeszcze sobie może zrobię 2 dni przerwy, czyli wczoraj i dzisiaj, i dopiero w piątek wrócę, bo od jutra, to zaraz do tego przejdę, jest 4 razy event na wszystkich serwerach w zasadzie, tak więc poczekajcie, bo my tu jakichś butów potrzebujemy, aby wrzucić do kociołka, może w sumie, chociaż nie wiem, czy jest sens kupować, czy może poczekam na koniec zawki, to mi może jakieś wylecą, albo właśnie zawki, albo z koła, to jeszcze zobaczymy. Dobra, na start sobie poszukamy jakiegoś itemku do kibelka, więc miałem jeszcze sobie po prostu przedłużyć, że tak powiem, tą przerwę od daily o 2 dni i jutro dla was coś wrzucić, natomiast... uznałem, że okej, że skoro tam się coś podziało, no to szkoda tego materiału, prawie pół godziny, więc po prostu to dla was wrzucę. I dzisiaj tak samo sobie nagrywam, no już ten głos myślę, że jest lepszy, w sensie no przyjemniejszy do słuchania, bo jednak, o, ja nie mam golda. O, co tu takie drogie, 9 milionów? Poczekajcie, no to musimy się tutaj poratować niestety gryfem. Dajmy na to tyle. Okej, więc no jednak te daily o 2 dni szybciej wróciły, aniżeli planowałem, no bo w sumie dzisiaj miałem dać wam znać, że nie będę nagrywał, no ale tak jak mówię, no ten głos jest troszeczkę lepszy, więc czemu by po prostu tego nie zrobić. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o nagrywanie. Druga sprawa jest taka, że... jak możecie już wiedzieć, dawałem info na Discordzie, oczywiście kogo tam nie ma, to sobie wbijajcie, też nie zapomnijcie o kciuku w górę, to też swoją drogą. Wczoraj wam przypominałem na początku odcinka i wcale żeście tam nie poszaleli, także dzisiaj też pamiętajcie, aby zostawić po prostu tą łapeczkę w górę. Więc tak jak mówię, dzieje się troszeczkę w grze, ja już wam o tym pisałem wczoraj na Discordzie. Po pierwsze, o tym już wczoraj żeśmy rozmawiali, startuje nowy serwer W41, nowy międzynarodowy, jutro, czyli w piątek o godzinie 16 standardowo. Natomiast druga sprawa jest taka, i to już myślę, że jest istotne dla wielu osób. Będą wszystkie eventy z okazji bodajże Zielonych Świątków i też Dnia Dziecka, to jakby takie połączone, albo tylko Zielone Świątki, nie jestem pewien. W każdym razie z okazji właśnie tych Zielonych Świątków będą 4 eventy od jutra do poniedziałku włącznie, z tego co tam pisali na angielskim forum, i oprócz tego od soboty do poniedziałku będzie można złapać tutaj krapiera, czyli pamiętajcie sobie po prostu o tym pecie, no bo jednak można go tak naprawdę tylko raz do roku złapać, także to istotne jakby informacje dla was, abyście pamiętali i go sobie złapali. Więc tak jak mówię, no event będzie od piątku do poniedziałku, natomiast krapier z tego co tam pisało na forum od soboty do właśnie poniedziałku, także kto już go ma pokonanego, to po prostu sobie pamiętajcie, aby go właśnie złapać, no taka jakby informacja dla was, myślę, że dosyć istotna, no bo tak jak mówię, no raz do roku można go złapać, więc nie jest to takie proste wbrew pozorom. Dobra, tu spróbujemy ogniem, zróbmy te walki, no tutaj ma Alvaro dosyć mocny ogień, spróbujemy, udało się, dobra, super. Tutaj możemy spróbować wodą, bo przeciwnik jest dosyć słaby. Tutaj spróbujemy ziemią, ledwo, i znowu Alvaro, drugi raz rzędu. No teraz to już z nim raczej przegrałem. A nie, wygraliśmy, zobaczcie, on ma tyle karmień. A no tak, no tu w sumie Jadun na Rozpira to jest jednak dosyć proste, dosyć prosta walka mimo wszystko. Także tak, no jeżeli chodzi o nowości w grze, to tak to wygląda. Będą te evenciki, fajnie tutaj będzie można sobie postać zboostować, no bo wiadomo, expa więcej wpadnie, golda więcej wpadnie. Kogo interesuje, no to też oczywiście weekend epicki będzie, zakręcimy już kołem, bo nie ma na to czekać. Weekend epicki także będzie, więc...
Więc jakby myślę, że to jest dla wielu fajna rzecz. Dobra, co my tutaj możemy zrobić? Te buty to już żadnych nie mamy niestety. Tu możemy rozmontować jakieś tanie rzeczy. Czy ja mam coś taniego? No mam hełmik. I tutaj generalnie te klaty to ja mam odłożone do wiedźmy, bo one trochę kosztują. Także na razie to olejemy. Dobra, w petach zrobiliśmy 5-0, więc spoko. Tutaj mamy portal właśnie dokładnie. Mamy dosyć mało życia, więc jednak z problemami, ale go pokonaliśmy. Myślałem, że bez problemów większych. Także portal też nam na szczęście padł. Na pewno to tam jak w jakichś lochach pomoże. Dobra, co tutaj dalej? Tutaj sobie zaraz przyjdziemy. No tego kamienia trochę uzbieraliśmy. No będzie teraz 4 razy event, więc jakby na pewno tutaj, jeżeli chodzi o gemy, to się fajnie wyposażymy. No tutaj nie będziemy skracać. Jak widzicie, tą twierdzę mam dosyć fajnie rozbudowaną. Będę chciał sobie zaraz gemów poszukać, to tak swoją drogą. To też akurat na odcinku dobrze, że ten hazardista nas poratował i tego kamienia nam rzucił dosyć sporo, no bo niestety mieliśmy, jeżeli o niego chodzi, deficyt. Tutaj kopalnie zrobię pewnie 17 w ciągu trwania tego eventu, no bo dużo mi brakuje. Dobra, na samym starcie zabijemy sobie, w sensie zabijemy, zwabimy do podziemi tutaj Antoniako, tak aby sobie po prostu odklepać już te walki. No tutaj Antoniako, jak sami widzicie, ma 3 itemki, nie, 2 itemki, nie, teraz to jeden, to ja już te musiałem zdobyć. Tylko tarczę ma do klasera, ale niestety nie jestem w stanie go zabić. No za mocny jest to przeciwnik, zobaczcie jakie on tutaj ma gemy, po 700, on ma gemy mocniejsze niż ja na swoim berserku, więc no niestety tej tarczy mi brakuje i go tutaj ciężko, zobaczcie jaką on ma przewagę w czci, 81 tysięcy, prawie 82, on ma prawie 97, więc no to mówi samo za siebie. I tutaj wątpię, że jakikolwiek wojownik będzie miał tą tarczę, no bo jednak tylko on ma na ten moment, a jego tutaj nikt nie jest w stanie pokonać, więc no tej tarczy nam na razie brakuje. Ale musimy czekać aż, no mówię, no próbować nawet nie ma co go zabijać, także aż ktoś inny to tornado pokona i tą tarczę zdobędzie, no trudno. Dobra, co tutaj dalej? Lożki mamy zrobione, to mamy zrobione, kółko zakręcone, w gildii możemy portal machnąć, 81% mama 80%, więc za wiele mu nie zbiliśmy. Możemy hydrę tutaj sobie klepnąć od razu, no i okej, chyba przechodzimy do tych lochów. Co by tutaj byś... A nie, nie, zanim do lochów to te gemy. Już bym się tutaj pomylił, dobra. Szukamy sobie jakichś dużych czarnych gemów. Zobaczymy, czy ile to kosztuje, 1,5 miliona. Zobaczymy, no na razie tutaj za wiele czarnych nam nie leci. Tylko same jakieś kolorowe, powiedzmy. Ale okej, no mamy duży na siłę, no to też nas niestety nie robi. Duży na szczęście, kurde, ile my tu w ogóle mamy salek, 15. No niby trochę mamy, ale... To nie wiem czemu, widocznie mam pecha chyba. Dobra, więc to możemy w sumie posprzedawać. To sobie zostawimy, sprzedamy. No te czarne bym chciał, żeby tutaj, wiecie, chociaż te 500 plus, chociaż czy ja mam te gemy takie słabe? No to w tych butach bym mógł ewentualnie zmienić i tam może jakieś średnie bym dał towarzyszom. Dobra, no pokopiemy. O, jest jakiś średni, spoko. Pokopiemy, skoro nam tego kamienia się tutaj troszkę trafiło, to dlaczego by nie? No niestety, jeżeli tutaj chodzi o te salki, o, mamy duży czarny, jeżeli chodzi o te drugi duży czarny, super. Jeżeli chodzi o te nasze salki w gildii, no to nie jest jeszcze wcale tak kolorowo, kolejny duży czarny, dobra, no pod koniec troszeczkę nam się tutaj poszczęściło, no i mały czarny to możemy dla jakiegoś towarzysza w sumie dać, zobaczymy jak tam u nich wygląda sprawa. Dobra, tutaj nie mamy miejsca plecaku, ok, czyli teraz podmianki 487, 475, 490, więc nie są takie złe. Na pewno tutaj sobie za te budki podmienimy. I co my tutaj mamy? 471 mamy 2. Tu mamy jeszcze 465 w ogóle, to też dosyć słaby. Także go sobie tutaj podmienimy za tego. Tutaj 500, no to jest bardzo fajny gemik, 471 mamy 3, dobra, no to możemy chociaż o te 4 statystyki, czy jest sens podmieniać? Wydaje mi się, że niekoniecznie, także okej, może na razie go zostawimy, a ten średni ile ma? 445, dobra, no to tego średniego na pewno tutaj spróbujemy dać Kunegundzie, ona tam ma 385, 376. Więc tego, na pewno 376 jej damy. No i w sumie tego też jej możemy dać, no bo to mówię, raczej tego typu, takie 490 chociaż będziemy chcieli do siebie tutaj dawać. Natomiast im damy te wszelkie słabsze. Dobra, to sobie możemy posprzedawać.
Bo czemu by nie? Mamy troszeczkę golda z tych gemów nafarmionego. Tu jeszcze muszę w ogóle itemki poulepszać, ale to zaraz. No już docyckamy się, że tak powiem, do końca kamienia. O, chociaż tutaj właśnie miałem mówić, że najpierw nam się drewno skończy, aniżeli kamień. Dobra, no w zasadzie gemy u siebie mamy, można powiedzieć, w miarę aktualne, jeżeli chodzi o tą kopalnię. Nie ma co narzekać. No te 4, 7, 1, 2 nie są takie super, ale zawsze coś. Dobra, to możemy posprzedawać. Co tutaj dalej? No tutaj nic na razie nie zrobimy. Tutaj też za wiele nie zrobimy. Aha, to ja muszę tutaj im w razie poczarować, o ile coś mają nie, dokładnie, ta ma broń, więc muszę jej zaczarować. I tutaj u siebie byśmy chcieli sobie poulepszać coś, tylko co? To wszystko jest razy 8, to nawet razy 9. 4, 8, 5 miał ten hełm, więc sobie go ulepszymy. Razy 7 i teraz jeszcze tutaj możemy coś sobie ulepszyć, tylko co? No może to 4, 8, 4, ten pierścionek, on też jest razy 6. I dobra, i na razie to by było tyle, jeżeli chodzi o ulepszanie. Więc co? No chyba przechodzimy do lochów, tak sobie myślę, że nie ma już tutaj co się zastanawiać. Troszeczkę golda może sobie władujemy tutaj w siłkę. 4330 3506. A jak tutaj demonko stoi? No demonko 100 podstawy do nas traci, jeżeli chodzi o siłę, nie całe. Więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. On już tutaj ma 359. Dobra, i co? I tego raczej nie pokonamy, ale okej, okay, najpierw sobie wejdziemy tutaj. To 13 piętro w końcu byśmy chcieli pokonać, no bo jednak już tutaj z nim się na ostatnim odcinku męczyliśmy. No i on jest w naszym zasięgu z racji tego, że właśnie demonko go pokona, więc wypadałoby go sobie tutaj po prostu zabić. Tak więc tak, no jeżeli chodzi o grę, to tak jak mówię, no będzie ten nowy serwerek, będą te eventy, tak jak już o serwerku wczoraj wspominałem, tak jak się tam wypowiadałem, że wielu osobom nowy serwer nie pasuje, tak właśnie teraz informuję, tak jakby można powiedzieć oficjalnie, już to info jest oficjalnie, chociaż już odliczanie było od dawna odpalone, jednakże jeżeli chodzi o info o czterech eventach, no to ono się dopiero wczoraj pojawiło, także dosyć fajnie, no na każdej postaci sobie tam zboostujemy statystyki, zboostujemy wszystko. Dlatego też w ogóle dzisiaj miał się pojawić odcinek z wojownika, ale stwierdziłem, że po prostu łowcę i wojownika sobie zostawię na ten weekend, właśnie 4 razy, i tam sobie coś podziałamy, codziennie po jakimś filmiku będę wrzucał, aniżeli właśnie tutaj na Paladynie, gdzie raczej nic robić nie będę, chociaż jeszcze oczywiście pomyślę, bo to jednak są 4 dni, więc może tutaj na tym Paladynie coś tam się poprzebieramy, coś tam podziałam, ale to jeszcze tak jak mówię, zobaczę. Więc no jeżeli chodzi o newsy z gry, to tyle. Tam jeżeli chodzi też o te serwery, to tam właśnie pisaliście mi, w sumie nie było dużo takich konstruktywnych, można powiedzieć, opinii, ale tam pisali mi co niektórzy, że nowe serwery irytują innych, w sensie tam twórców, w sensie no twórców, założycieli gildii i tak dalej, że ludzie skaczą po serwerach i wychodzi nowy serwer, to oni od razu lecą na ten nowy. Jest to jakiś argument, przyznaję, ale no zresztą na W40 teraz mam kilka osób takich, co właśnie zakończyły grę, bo wyszedł W41, gdzie te serwery no 3 tygodnie od siebie, wiesz, że tak powiem, wychodzą. Tak więc no jest to jakiś argument, no ale co, no lepiej żeby tacy gracze się wykruszyli szybciej aniżeli później, no bo jednak myślę, że w tej późniejszej fazie gry, tam powiedzmy 350+, jednak o wiele ciężej znaleźć gracza takiego aktywnego i dobrego do gildii niż właśnie na tej wcześniejszej fazie serwerów. No a kto ma przechodzić tak, skakać z serwera na serwer i koniec końców na żadnym nic nie osiągnąć, no to jednak i tak będzie to robił, więc no tego jakby nie zmienimy. A kogo to po prostu nie interesuje, to ignoruje te nowe serwery dla mnie. No robią to, bo robią. Taka, że tak powiem, ich jest taktyka czy coś, no i to nie jest jakby, mi się wydaje, tak do końca sprawa graczy, no bo jednak tak jak już wczoraj wspominałem, nie będę się tutaj wypowiadał drugi raz tego samego, kogo to nie interesuje, to jest na swoim serwerze, gra sobie dalej i tyle. Ja na przykład też patrzę pod względem YouTube'a, że jednak sami widzicie, że o, nawet teraz, no na tym Paladynie zobaczcie, jak z levelem stoimy, no nic tutaj ruszyć nie możemy. Na Berku jeszcze to sprawniej idzie, no ale w sensie sprawniej, no i tak to dosyć wolno, ale jednak jeszcze te lochy tam w miarę ruszamy, no bo to jest jednak Berek, to jest klasa, na której tak naprawdę możemy
pokonać loch niemożliwy do pokonania, więc tam to jeszcze jako tako się rusza, no ale na tym paladynie widzicie, jest zastój, więc no jakby też dla samego kanału nowe klasy są dla mnie ok, chociaż teraz też mam postanowienie, że przez długi czas padł, dobra, super. Przez długi czas nie będę po prostu startował, chyba że coś się zmieni, no to też nie chcę mówić, że na pewno nie, ale nie mam po prostu w planach startować, no bo jednak cztery postacie, jakie mam obecnie, mi w zupełności wystarczą. Dobra, walka mi się bodajże zapisała, dokładnie, zapisała mi się, coś tutaj mamy jeszcze swoją drogą na inteligencję, czy to będzie ok? Jak najbardziej będzie to ok, więc sobie oczywiście podmienimy. Dobra, fajnie, że to padło. Zaraz oczywiście walkę zobaczymy. Tutaj sobie damy level, czy nie damy? Czemu nie mogę dać? Dobra, teraz mogę. No, coś ten plusik mi nie chciał działać. Dobra, dałem i okej, obejrzymy za pamięci, żeby potem nie zapomnieć. Tak więc tak to wygląda, no jeżeli chodzi o nowe serwery. Dobra, Barbar tutaj zadał ile? No niewiele. Ten zadał też niewiele, Kunegunda tu musiała zrobić na pewno swoje. No dokładnie, no Kunegunda mu zbiła ze 162 do ilu? Już nawet nie wiem, do 70 chyba coś, czy tam 60 coś, nieważne. W każdym razie no zrobiła robotę, no i my tutaj go sobie dobiliśmy. Fajny krytyk, no to jest walka tak jakby wojów, tylko że my nie mamy bloków. Tu kolejny dosyć mocny krytyk, no i kolejny krytyk i zobaczcie, że jeszcze mu zostało 31 tysięcy i udało się go dobić. 300 milionów expa, level dobity, więc jest to naprawdę na plus, no bo cieszę się, bo jakiś tam mini progresik chociaż żeśmy zrobili. No tego to już raczej nie ma opcji pokonać, więc no jakby... Nawet nie będę tutaj, no może jakieś tam 100 grzybków na niego sportowe spróbujemy wydać, no ale tak jak mówię, raczej nie ma to sensu, bo nie mamy tu jeszcze do niego podjazdu. I tak, no jeżeli chodzi o nowe serwery, to tak to wygląda, natomiast jeżeli chodzi o 4 razy event, bo też tam się dużo osób oburzało, że co chwilę 4 razy event i tak dalej, nie wiem, mi się to szczerze mówiąc podoba, no nie wiem, no dla mnie to jest... Co? Przynajmniej coś się dzieje w grze, no zwłaszcza na takim wysokim levelu, gdzieś to takie żmudne farmienie statystyk i tak dalej, no to przyspieszy to jakikolwiek progres, jakieś może dzięki temu lochy się uda pokonać i tak dalej, więc no jakby o tyle, o ile na nowych serwerach jestem w stanie zrozumieć, że tam niektórzy się oburzają, że te serwery tak bardzo przez te 4 razy eventy przyspieszają i o wiele szybciej się dochodzi do tego momentu, gdzie jakby gra przestaje być, można powiedzieć, atrakcyjna, przestają się te lochy jakby jeden za drugim tak jakby padać po prostu i dawać nam levele. Tak no na tym wysokim poziomie dla mnie 4 razy eventy są super, na takim berku, na takim paladynie. To jeszcze nie jest oczywiście aż taki wysoki poziom, to jednak nie jest 400+, do którego tutaj powoli sobie ciłamy, no ale jednak wydaje mi się, że dla takich właśnie wysokolevelowych postaci jest to jak najbardziej na plus. Dobra, tego olewamy. Karuzela z idolami, spróbować możemy, to jest Golden Giampi, to jest mag, no to tutaj w sumie nie jesteśmy berkiem, aby go tutaj pokonać, więc raczej nic. Do tego tornadka sobie wejdziemy, bo powiem wam, że już ten silny ghoul zaczyna mieć tam fajne próby, więc sobie popróbujemy, ale dobra, zanim to tutaj jakieś, troszkę na jakiś hemoridorek, o tutaj zobaczcie, że padł dosyć szybko, dostaliśmy dosyć fajną rzeź, tylko niestety runa dosyć słaba. Ale ulepszona jakość przedmiotu będzie do kibelka i potem albo sobie po prostu założę do, jak będę coś tutaj jakieś itemki zmieniał czy coś, dobra, nieważne. W każdym razie spoko, że padł i kolejny padł, zobaczcie, pierwsza próba. Wow, to jestem pod wrażeniem, dobra. I znowu ulepszona jakość przedmiotu, no to będziemy mieli w razie czego komplet, jakbym coś tutaj sobie zmieniał. I teraz zobaczmy od razu, jak to tutaj ta walka wyglądała. To jest w ogóle zwiadowca, nie, to jest zabójca, bo już tutaj mnie poprawialiście, jak go tam na jakimś innym koncie klepałem, że to nie jest zwiadowca, tylko to jest zabójca, a ja tylko, wiecie, spojrzę na zręczność i myślę, że zwiadowca, bo nie jestem przyzwyczajony, że w tych, jaki tu mocny krytyk, że w tych, o, on w ogóle bije, to jest to zbugowane, że z tej drugiej broni nie bije praktycznie nic. No i tutaj na koniec 56 milionów, więc bardzo ładnie to padło i prawie 300 milionów, więc już ten hemoridor też się opłaca nam, że tak powiem, klikać. No i tutaj mamy tego pogromcę słoniowatych, to jest mag i on padł w ogóle też bardzo szybko, więc tu jestem pod wrażeniem. Kolejny mocny krytyk i ostatni mocny krytyk, chyba na ile? Na 4 ciosy 3 krytyki albo na 5 ciosów 4 krytyki, chyba na 5-4. Tak się bardzo nie skupiałem, dobra, więc okej, no znowu jakieś lochy padają. Także spoko, może nawet 3-5-8 wbijemy, byłoby naprawdę miło. No tutaj ta nieumarła armia to jest jednak przeciwnik,
który raczej nam już tutaj nie padnie, no ale to okej, zobaczymy. Także no tak, jeżeli chodzi o te cztery eventy, to tak jak mówię, no na tych wysokolevelowych postaciach, gdzie i tak się nic nie dzieje zbytnio, no to jednak ja jestem osobiście fanem i cieszę się, że coś takiego jest. I co? Kolejna kwestia. Kwestia miniaturek znowu. Wczoraj wam o tym wspominałem, robiłem ankiety i tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzicie, projekty miniaturek, możecie to zobaczyć po wczorajszym odcinku i mam nadzieję, że po tym ogarnąłem sobie projekt miniaturek. Wydaje mi się, że dosyć ładny. Sporo tam jest na nim rzeczy. To wam w sumie mogę opowiedzieć, że w lewym górnym rogu jest serwer, z którego jest dany odcinek. Obok tego serwera jest ikonka klasy postaci, z jakiej jest ten odcinek, czyli wczoraj na przykład była to ikonka berserka, dzisiaj będzie ikonka paladyna. W prawym górnym rogu jest numer odcinka i to numerowanie jest to, co już wam mówiłem we wczorajszym odcinku, że względem tych nowych playlist, więc jakby no te numerki są mniejsze, aniżeli powinny być w teorii. I co? No macie tam tytuły, będę musiał jakieś takie w miarę krótkie na tą miniaturkę się pilnować i po prostu dawać, aby... Tą spróbujemy może. Aby te miniaturki jakby były... W sensie jakby, żeby to było takie estetyczne, nie? Bo tam widzicie, że na przykład wczoraj było kończymy Esteros i to dosyć ładnie wygląda, więc będę musiał takie skrócone, bo ja się nieraz na tych miniaturkach, na tych starych jeszcze lubiłem rozpisywać, więc będę musiał tego pilnować. No jestem wklejony logo Shakesa i jest co? No mój awatarek standardowo i w tle jest w ogóle coś, jakaś tam strzałeczka i coś tematycznego do odcinka. I tak jak ta miniaturka mi się właśnie podoba, tak jeszcze będę musiał tutaj przypilnować, aby jakoś to tło było takie bardziej widoczne, bo wczoraj na przykład była wklejona w tle niepalna, co mogli tam ktoś, kto ma takie, wiecie, oko jakby bardziej spostrzegawcze, to mógł to wyłapać, ale niestety ten gradient, który jest nałożony na miniaturkę, ten taki, można powiedzieć, bordowy, nie jest taki do końca jakby, o to też padło, super, nie jest taki do końca przejrzysty, przez co nieraz nie widać, co na tej miniaturce jest, tak jakby wiecie, do, o to nam daje 33 i 10 statystyk, ale okej, okay, my tutaj może na epiku coś podziałamy, więc to na razie będę olewał, tylko sobie zostawiam. Czy ja tutaj mam jakieś miejsce? Mam dwa kamyki, zapomniałem o nich, tu mi w ogóle kamyki z kopania leciały. Dobra, tu mam epiki, to tak swoją drogą. W sumie to sobie wrzucę, takie na czarną godzinę, jakbym do kibla nie mógł znaleźć, czy coś tam by się stało, żebym nie miał grzybów, to mam przygotowanych parę epików, żeby po prostu sobie były właśnie na tą czarną godzinę. Więc będę musiał pomyśleć, aby to co jest w tle było takie bardziej widoczne dla was, bo mówię, że niektórzy mogą tego nie widzieć, więc jeszcze nad tym coś pomyślę, ale to mówię, no projekt generalnie już jest, tylko tam jakaś zabawa szczegółami, to ja po prostu się będę tym bawił. No ale wracają te miniaturki takie do każdego odcinka inna, uważam, że jest to dosyć fajne i przyjemne dla oka, że jednak nie jest ta miniaturka każda taka sama. Dobra, 494 tutaj mamy, więc możemy mu w sumie podmienić, to sobie sprzedamy już przy okazji. No i bardzo niewiele mi brakuje do 358 poziomu, także super, możemy w sumie tą walkę sobie obejrzeć, o ile mi się zapisała mi się dobrze. No walki z takimi, można powiedzieć, słabszymi przeciwnikami i mniej ciekawymi mi się zapisują, a wczoraj na Berku, to w ogóle kto nie oglądał, to spoiler, że jak pokonaliśmy ten jeden poziom Esterosu, to akurat ta, co liczyłem na nią, że była na pewno ciekawa, akurat ta mi się niestety nie zapisała. No ale okej, no lecimy tutaj, jakiś tutaj progresik mimo wszystko jest, także można powiedzieć, że jestem zadowolony. No te gemiki na pewno nowe swoje zrobiły. Epic, który był w tamtym tygodniu, no to ja tutaj się nie przebierałem, ale sobie broń zmieniłem. Zawsze tam jakieś, wiecie, dodatkowe obrażenia od run, czy też dodatkowe obrażenia po prostu z samej broni. To też mi się wydaje, że jest dosyć fajne. No już tutaj widzę, że prawie 25 minut odcinek, także te odcinki takie same z siebie długie znowu wychodzą. No to jest jednak klikanie, a nie takie, wiecie, podsumowanie, czy tam opowiadanie, co się zmieniło, więc wiadomo, że one będą dłuższe. Dobra, no i tutaj niestety prawie 200 milionów tylko PD, więc tutaj jeżeli chodzi o tą szkołę magii, no to jeszcze to nie jest wcale tak kolorowo. Czy my tutaj Bestyjkę Belle? Bestyjkę Belle za pierwszym żeśmy pokonali, okej, okay, no też sobie oczywiście lecimy i oglądamy, no bo to jest mag. O dziwo tutaj, tak jak myślałem, że paladyn będzie miał problemy z magami, tak zobaczcie, że tych magów praktycznie za pierwszą próbą pokonuje przeważnie. No ale tutaj mówię, no te kryty dosyć mocne. Tutaj ona nas nie zabiła jakimś cudem, strasznie słaby hit jej siadł.
i my tutaj ją dobiliśmy. Dobra, mamy coś, to jest warte 4 miliony, więc okej, to sobie zostawimy. Tych butów cały czas nie mam, to okej, olewamy. No i co? I mamy tutaj, zobaczcie, mamy Luciusza czystokrwistego, to jest mag i także nam padł za pierwszą próbą. Patrzcie, my tutaj jesteśmy w stanie demonko dogonić, jeżeli chodzi o level, to też jestem w ogóle pod wrażeniem. Dobra, no i tutaj już mamy to, co mamy bodajże na berserku, więc no tutaj już nawet nie ma podjazdu, ale okej, no tego Luciusza też za pierwszą próbą. Zobaczcie, jak ci magowie super idą. To jest w ogóle zasługa tych mocnych krytyków, ale mimo wszystko bardzo to fajnie tutaj idzie, jeżeli chodzi o tego naszego berka. Dobra, no tutaj jakieś słabsze hity. Dosyć długa walka jak na walkę z magiem, ale okej, padł. Mamy jakieś bucisze. 20 milionów, co prawda, ale no to jest jednak, wolę to zatrzymać do kibelka, aniżeli sprzedawać. Uwiedźmy i dobra, no tutaj już nic nie ruszymy. Nordyccy bogowie, czy jestem w stanie tego Lokiego machnąć? No raczej nie, więc okej, Lokiego sobie odpuszczamy. Czy jestem w stanie Stero zwalnąć? No, ponad połowę mu tutaj zjeżdżamy. Ale myślę, że no dobra, no te 100 grzybków powiedzmy sportowe na niego sobie tutaj zużyjemy, a nuż się uda, żeby on padł, chociaż no zobaczcie, jaka tam bliska próba, kurde, nie wiem, ci paladyni jakiegoś dostali buffa czy coś, że to tak wszystko ładnie pada, szczerze mówiąc nie wiem, ale zobaczcie, no ta jedna próba jakby siadło, no to tam byśmy odblokowali na pewno jakichś przeciwników, o ile dobrze pamiętam, bo później już nie ma wojowników, tylko tam jacyś inni są. Oj kurde, no powiem wam, że on też jest do zrobienia, o dziwo. Jeżeli byśmy tutaj się bardzo w niego wbili, że tak powiem, i tutaj poklikali dosyć mocno. No dobra, do 1950 jeszcze sobie wejdziemy do tego tornada, bo też nie chcę, żeby ten odcinek był nie wiadomo jak długi. Natomiast na pewno na epiku tu coś pomyślę, bo już w sumie od ostatniego epika zaraz muszę spojrzeć w opis, kiedy ja się ostatnio przebierałem, ale już chyba nawet 10 leveli, czy nawet 11 od tego ostatniego epika, więc można już tutaj pomyśleć coś, no dobra, do 1900, może jeszcze jakaś szczęśliwa próba nam się trafi. Ale tak jak mówię, no zaraz spojrzę w opis, na pewno tutaj pozmieniam jakieś EQ, coś tutaj się pobawię i będziemy sobie mogli dzięki temu ruszyć ten Esteros, no bo jak sami widzicie, jest on tutaj do zrobienia na pewno. Chłopięcy Brian. Mam takie w ogóle déjà vu, bo niedawno, nie tak dawno, no, znaczy niedawno, no jakiś już czas temu, ale można powiedzieć, że nie tak dawno sobie klikałem te lochy na berserku, więc tak śmiesznie. Dobra, tutaj 3, 4, 7, 15 aura, jak my teraz stoimy? Aura 16 i jutro będzie chyba 17, dokładnie. I 11 leveli, więc może jakbyśmy tu jeszcze wbili na przykład 360, to by się, i tak się pewnie będę przebierał jakoś pod koniec epika, czyli niedziela albo poniedziałek, więc no, powiem wam szczerze, że możemy tutaj jakiś fajny progresik porobić. Dobra, lecimy, tornadko, no widzicie, że próby są co chwilę jakieś bliskie, więc tutaj na niego ile? No ze 150 grzybów powiedzmy do 1800, nie, do 1000 albo 200, do 1700 powiedzmy na niego, bo tutaj jednak tak już z tyłu głowy miałem za cel go pokonać, bo jednak jak tego silnego gula pokonamy, potem jeszcze tam jest jakiś jeden mocniejszy wojownik, to potem to tornado leci i leci bez zatrzymania, także fajnie by było go tu ubić, no ale jeżeli się nie uda, no to wiadomo, że płakać nie będziemy. No tam 9 milionów mu zostało, no to jest coś pokroju tego Briana, że co chwilę mu tu zostaje, nie wiem czy ja w ogóle dobrze wymawiam Brian, więc jakby co, to mnie możecie poprawić, ale tak jak mówię, no to jest też wojownik i to jest właśnie podobne te próby są co w tym Esterosie, więc jakby oni są już dosłownie na dociśnięcie, tylko no musimy tutaj, musi nam się to po prostu udać. Jakaś szczęśliwa próba, jakieś fajne krytyki, coś tam, żeby on bardzo nie blokował i myślę, że jest to do zrobienia, no jak widać zresztą po próbach, ale no najwyżej się przebierzemy i wtedy to już na pewno nam padnie. W każdym razie, no dzisiaj jeżeli chodzi o tego paladyna, no to progres jest dosyć miodny, zresztą jak sami możecie widzieć. Tak więc co, no jestem zadowolony mimo wszystko, bo ten po tym epiku myślę, że będzie jeszcze większy, także nabrałem, powiem wam, chęci znowu do tego paladyna, żeby tutaj na niego wracać i coś klikać, no bo sami widzicie, że ten expik jako tako ładnie nam idzie, więc jest to dosyć przyjemne. No dobra, no ten ghoul chyba wygląda na to, że nam tutaj niestety nie padnie, tak więc będziemy go musieli olać. 1700, dobra,
No na razie to by było tyle, tak mi się wydaje. Jak tutaj? No tutaj widzimy, że 357, hemoridorek ukończony, 358. Tak więc jakiś tutaj progresik żeśmy sobie zrobili. Jak to wygląda względem rankingu? No Demonko ma pół levela nad nami przewagi, troszeczkę więcej nawet niż pół. On tutaj może nawet coś popchnął, może nawet zrobił ten Esteros czy coś, nie jestem pewien, albo po prostu już samej awki ma tyle expa, w co raczej wątpię, bo jednak praktycznie całą grę, no to ja byłem wyżej levelowo, więc też więcej jakby tego expa zdobywałem, tak więc to wątpię. Jak tu wyglądają pupile? Pupile jesteśmy na trzeciej pozycji, więc biorąc pod uwagę, że Paul Terra już tutaj nie gra i sami widzieliście, zresztą możemy zobaczyć, że na przykład w ogniu ma 416 karmień, więc bez problemu go tutaj byśmy zbili i on po prostu powoli tą część traci, a my zyskujemy. To można powiedzieć, że jesteśmy top 2 pod względem tych pupili, tak więc jest to dosyć przyjemne. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie oczywiście zostawić kciuka w górę, do czego zachęcam. Możecie zostawić komentarz o treści progres. To oczywiście przypnę wam serduszko, powtarzam chyba oczywiście. Możecie wbijać na Discorda dla widzów i tyle. Udostępnić, jeżeli ktoś chce, ale tego raczej nikt nie robi. W każdym razie, no, dziękuję wam z góry, jeżeli coś z tych trzech rzeczy zrobiliście, czterech w zasadzie. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się pewnie jutro. Trzymajcie się i cześć!